fikcja, swego rodzaju naukowa, daje nam wyobrażenie tego, jak wyglądała słynna trasa prosto z Rzymu na Krym wiodąca. Panie Minowik obserwuje, robi zdjęcia, prawda? Ale też może Pan nam powiedzieć, co wiąże się, z czym wiąże się Pani wizja artystów, którzy stworzyli to dzieło? No więc właśnie, tak jak to kobiety zawsze znajdą jakąś odpowiedź. Jest to również kompozytor. Ma nawet, w momencie, kiedy spojrzę z profilu, widzę nawet Zatrzymał się w tym miejscu, żeby spocząć. Spocząć u źródła. U źródła, proszę Państwa, gdzie właśnie wybudowano tą fontannę, która przedstawia i teraz możemy ujawnić, proszę Państwa, kogo przedstawia? Spytamy Patrycjusza Wiesława Koronowskiego. Artystę z Mosiny. Jest to, proszę Państwa, słynny artysta mosiński, bowiem ten szlak, który przebiegał przez Mosinę, proszę Państwa, sprawił, iż rozkwitła w tym miejscu kultura i sztuka. Tak, i tu właśnie dzięki oczywiście przychylności władz miasta ta sztuka i kultura rozkwita. I tu słyszymy... To jest ten moment, proszę Państwa. Przednijmy wstęgę, proszę Państwa. Oczywiście przecięcie gromkimi brawami. Powitajmy artystę Mosińskiego. Witam serdecznie wszystkich Państwa, którzy dzielnie tu nam towarzyszycie. Bardzo się cieszymy, że właśnie w taki sposób możemy uczcić 15-lecie Galerii Miejskiej, że sztuka wyszła do Państwa, wyszła na uliczkę, wyszła na nasz coraz piękniejszy rynek. W tym miejscu dziękuję artystom, dziękuję wielkiemu Koronuszowi, jego orszakowi, tak, za to wspaniałe działanie w dzisiejszym dniu.